Na kanale opowiadam o zamachach i o terroryzmie. Czasami jednak ktoś ułatwia mi robotę, bo kręci naprawdę dobry film w tej tematyce. Dlatego dzisiaj opowiem o filmie Patriot's Day. To jest film, który wszedł do kin w 2016 roku. W Polsce był pokazywany pod identycznym tytułem. Ten kanał nazywa się Anatomia Zamachu. Opowiem na nim o wszystkim, co chcielibyście wiedzieć na temat terroryzmu, a boicie się zapytać. Filmem Patriot's Day jest pewien problem. To jest mniej więcej tak jak oglądanie filmu o rejsie Titanica. Doskonale wiemy, jak on się skończy. Film Patriot's Day opowiada o zamachu, który miał miejsce 15 kwietnia 2013 roku na mecie maratonu bostońskiego. Dwójka napastników przygotowała dwa improwizowane ładunki wybuchowe i zdetonowała je w tym miejscu. A w wyniku ich działań trzy osoby zginęły na miejscu, 260 miało różnego rodzaju rany. Film pokazuje osoby, które w jakiś sposób były związane z maratonem bostońskim. Bądź to biegły w maratonie, bądź były w publiczności, ewentualnie prowadziły śledztwo i czynności przygotowawcze związane z tym wydarzeniem. W tym filmie jest jeden bohater, taki typowy amerykański bohater, który jest absolutnie multifunkcjonalny. Jest policjantem, który bierze udział praktycznie w każdym etapie śledztwa i przez większą część filmu możemy odnieść wrażenie, że jest jedynym bohaterem, który sam walczy z całym złem świata tego. Film Patriot's Day naprawdę świetnie pokazuje zamach bostoński i jego konsekwencje. Jest tam kilka bardzo wartościowych momentów. Przede wszystkim bardzo ciekawie pokazano relacje Tamerlana i Dżohara Czarnajewów, czyli napastników, sprawców tego zamachu. Ich relacja została pokazana dokładnie zgodnie z linią obrony Dżohara Czarnajewa. Jego adwokaci utrzymywali, że tak naprawdę ich klient, 19-letni Dżohar, był pod ogromnym wpływem starszego o 7 lat brata, Tamerlana, który był dla niego idolem, bohaterem. I udział młodszego z braci w zamachu, w przygotowaniu improwizowanych ładunków wybuchowych, w późniejszych działaniach, tak naprawdę nie wynikał z radykalizacji, z dżihadyzmu, a raczej z takiego ślepego zapatrzenia w swojego brata, który był dla niego po prostu absolutnie wyrocznią, mistrzem i jedyną instancją. I to w tym filmie zostało pokazane naprawdę bardzo ciekawie. Druga kwestia. W tym filmie bardzo fajnie pokazano, jakie są konsekwencje wzbogacenia improwizowanego ładunku wybuchowego kawałkami metalu. Dokładnie ten rodzaj domowej roboty bomby zrobili Czarnajewowie i tutaj scenarzyści nie szczędzą nam szczegółów. To nie jest film, który można oglądać w trakcie jedzenia obiadu, a mimo wszystko warto zobaczyć, jakiego rodzaju spustoszenie z ludzkimi tkankami robią improwizowane ładunki wybuchowe przygotowane dokładnie w ten sam sposób. To jest o tyle ciekawe, że identyczny ładunek został przygotowany i prawie zdetonowany we wrocławskim autobusie w 2016 roku. Trzecia ciekawa kwestia to jest motyw Katrin Russell. Katrin Russell, a po konwersji Karima Czarnajewa, czyli żona starszego z braci. Śledztwo wykazało, że improwizowane ładunki wybuchowe były robione w ich kuchni. Ślady materiałów wybuchowych odnaleziono na stole kuchennym, na zlewie, ponieważ te bomby były produkowane w miejscu, gdzie Tamerlan mieszkał razem z żoną. Wydaje się bardzo dziwne, że jego żona nie zauważyła, że przygotowują zamach bombowy. Jej linia obrony była taka, że pracowała 70-80 godzin w tygodniu i najzwyczajniej w świecie nie zauważyła tego, że bracia konstruują bomby. W filmie z kolei pokazano bardzo jasno, że ona wiedziała doskonale o tych bombach, wiedziała o przygotowaniach do zamachu, a potem rozpoznała na konferencji prasowej wizerunki męża i szwagra. Co ciekawe, w momencie, kiedy film się pokazał w kinach, bardzo mocno zaprotestowała za pomocą swojego adwokata przeciwko pokazywaniu takiego jej wizerunku, ponieważ w śledztwie nic jej nie udowodniono. Jakkolwiek w filmie jest niesamowicie ciekawa scena przesłuchania. Tak, widzę, że teraz mój kamerzysta się uśmiechnął, ale my mówimy o filmie Patriot's Day, a nie o Nagim Instynkcie. W scenie przesłuchania
Ona jest nakręcona w tym momencie, kiedy jeden z napastników już nie żyje, drugi się ukrywa, ale służby cały czas nie mają pewności, czy przypadkiem gdzieś jeszcze nie ma ukrytych jakichś bomb. Funkcjonariuszka zadaje Katrin pytanie, jak nagradzana jest żona Mujahedina? Co dostaje żona Szahida, czyli w tym znaczeniu zamachowcy samobójcy? I to nie są przypadkowe pytania. To są dokładnie wyszukiwania, jakie zostały znalezione w historii wyszukiwań na komputerze Katrin Russell. Przypominam, nic jej póki co nie udowodniono. Czwarta kwestia. Powstało wiele artykułów i kilka książek, które próbowały odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Dlaczego dwójka chłopaków, którym Ameryka dała wszystko, schronienie, bezpieczeństwo, edukację, nagle postanowiła zrobić krwawy zamach? Dżohar i Tamerlan Czarnajewowie to emigranci. Oni mieli pochodzenie czeczeńskie, przez dłuższy czas mieszkali w Dagestanie. Rodzina Czarnajewów przybyła do Stanów Zjednoczonych w 2001 roku. I na początku wydawało się, że wszystko pójdzie dobrze, że wreszcie będą żyli w bezpiecznym, spokojnym miejscu. Po 10 latach generalnie okazało się, że w przypadku tej rodziny prawdopodobnie nie spełnił się amerykański sen. Ojciec rodziny, który w Dagestanie pracował w prokuraturze, był adwokatem, a po przybyciu do Stanów Zjednoczonych pracował jako mechanik samochodowy. Matka, Zubajda, też twierdziła, że w Dagestanie studiowała prawo, w Stanach Zjednoczonych pracowała jako kosmetyczka. Starszy z synów, Tamerlan, na początku odnosił sukcesy jako bokser, ale nie mógł dalej walczyć z powodu braku obywatelstwa i w momencie dokonywania zamachu był bezrobotny, utrzymywany przez żonę, już miał drobne ekscesy związane z łamaniem prawa. Najmłodszy syn z kolei na początku był wzorowym uczniem. Wróżono mu naprawdę dużą karierę, ale w momencie, kiedy poszedł na studia, no coś się zaczęło dziać. Przestał zaliczać semestry, zawalał kolejne przedmioty, z drugiej strony handlował trawą na kampusie, co zdecydowanie przeszkadza w studiowaniu. Z kolei siostry Czarnajewów, czyli Bella i Alina, też po kilku latach tkwiły w przemocowych, toksycznych małżeństwach. I w filmie pokazano warunki, w jakich żyli Tamerlan razem z rodziną i to był dom, w którym też czasami mieszkał Dżohar. I to mieszkanie jest ciasne, jest brudnawe, jest tak bardzo byle jak utrzymane, ale nawet nie o to chodzi. Pokazano tam przede wszystkim ludzi, którzy duszą się we własnym towarzystwie. Pokazano atmosferę beznadziei, atmosferę takiego strasznego napięcia i oczekiwania na coś, co się za chwilę ma wydarzyć. W tym filmie jest kilka scen pokazujących konfrontację zamachowców z funkcjonariuszami policji i zdecydowanie na uwagę zasługują dwie. Pierwsza to jest ten moment, kiedy funkcjonariusze policji ostrzeliwują własny, nieoznakowany radiowóz, myśląc, że to jest samochód napastników. I co ciekawe, to nie jest fantazja scenarzystów, rzeczywiście doszło do takiego wydarzenia. Druga scena rozgrywa się w momencie, kiedy Dżohar ukrywa się już kilkanaście godzin na łodzi. W tym czasie szuka go kilkuset funkcjonariuszy policji razem z ciężkim sprzętem. I już wiadomo, że on na tej łodzi się ukrywa, wiadomo, że tam ktoś jest, aczkolwiek wciąż nie wiadomo, czy to na pewno jest napastnik, czy czasem nie jest uzbrojony. Widać tych funkcjonariuszy w totalnej gotowości. To są ludzie, którzy od kilkunastu godzin są na służbie, są potwornie zmęczeni, poziom stresu jest już naprawdę na bardzo wysokich rejestrach. Prawdopodobnie wiatr porusza bryzetem, którym jest pokryta ta łódź, dochodzi do pierwszego nieautoryzowanego strzału i w tym momencie zaczyna się kanonada i to bardzo pokazuje, to bardzo, bardzo jasno pokazuje, jak ogromny był poziom napięcia w tamtej sytuacji. I to też nie jest fantazja scenarzystów, rzeczywiście doszło do takiego użycia broni. Twórcy tego filmu zrobili naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o dokumentację. Tam nie ma przypadkowych scen i absolutnie wszystkie szczegóły dotyczące zamachu zgadzają się ze stanem faktycznym. To jest dokładnie to, co możemy przeczytać w raportach policyjnych. I ta dbałość o szczegóły jest tak duża, że w ten film wmontowano faktyczne, prawdziwe klatki z telewizji przemysłowej, ewentualnie z kamer miejskiego monitoringu, które pokazują zamachowców. Jakkolwiek nie do końca rozumiem, dlaczego w filmie, który ma budżet milionowy,
zabrakło kilkuset dolarów dla tłumacza z języka arabskiego. W pewnym momencie w filmie pokazywane są plansze mające udawać serwisy informacyjne z różnych części świata. Są napisy w języku rosyjskim, chińskim i wreszcie jest tablica z Bliskiego Wschodu, na której popełniono naprawdę straszne błędy. W języku arabskim spółgłoski występują w czterech postaciach. Inaczej spółgłoska wygląda na początku wyrazu, inaczej w środku wyrazu, inaczej na końcu wyrazu i jeszcze inaczej w postaci samodzielnej. Ale litery w arabskim alfabecie łączą się, no i czytamy je odwrotnie. W przypadku tego filmu na tablicy udającej właśnie informacje z Bliskiego Wschodu mamy zbiór arabskich literek w postaci samodzielnej. Literki normalnie tak nie występują i to jeszcze w odbiciu lustrzanym. To jest taki bardzo popularny błąd, który robią ludzie, którzy bardzo by chcieli mieć w swoim artykule czy w prezentacji coś po arabsku, a zupełnie nie znają tego języka. Dokładnie ten sam błąd popełnił Archer, który kilka lat temu twierdził, że walczy w Syrii z tak zwanym państwem islamskim i zbierał fundusze na ten cel, sprzedając na polskim Allegro naszywki. W przypadku filmu z tak dobrze zrobioną dokumentacją, tak szkolny błąd naprawdę dziwi. W tym filmie jest absolutnie epicka scena, kiedy FBI przejmuje śledztwo i warto wtedy zobaczyć wyraz twarzy funkcjonariuszy bostońskiej policji, co bardzo dużo nam mówi o współzawodnictwie między służbami, także w Stanach Zjednoczonych. Film Patriot's Day pokazuje, jakie mogą być konsekwencje sytuacji, kiedy pozostawiony w przestrzeni podejrzany przedmiot nie zostanie odnaleziony na czas. Społeczeństwo polskie zupełnie nie jest przygotowane na tego typu sytuacje. W Izraelu to wygląda troszeczkę inaczej. Tam ludzie doskonale wiedzą, jak się zachować. W momencie, kiedy w przestrzeni publicznej zostaje zlokalizowany jakikolwiek przedmiot bez właściciela, walizka, porzucony plecak, teczka, cokolwiek, społeczeństwo momentalnie wie, że należy najpierw spróbować ustalić, czyje to jest, a jeżeli to dalej nie ma właściciela, to po prostu się ewakuować. Kiedy przyjeżdżają służby, to oni nie muszą ewakuować terenu, ponieważ teren jest oczyszczony. Zdaję sobie sprawę, że w przypadku zauważenia tego typu przedmiotu, porzuconej walizki, plecaka bez właściciela, w przestrzeni publicznej, każdy z nas będzie miał dylemat. Czy jest sens dzwonić na numer alarmowy, zawracać komuś głowę, może spowodować jakiś niepotrzebny alarm, ale w każdej takiej sytuacji sugeruję przypomnieć sobie film Patriot's Day i to, jak ogromne spustoszenie z ludzkim organizmem może zrobić improwizowany ładunek wybuchowy, zwłaszcza taki wzbogacony kawałkami metalu, taki ładunek, jaki został zbudowany przez braci Czarnajewów, dokładnie taki ładunek, jaki został użyty w próbie zamachu bombowego we Wrocławiu w 2016 roku.